Jak wiadomo, człowiek uczy się przez całe życie. Im więcej będą wiedzieli nauczyciele, im lepiej będą tę wiedzę potrafili przekazywać uczniom, tym więcej młodzież zabierze ze sobą w dorosłe życie i lepiej zaplanuje zawodową karierę. Drugi liceum jest szkołą o świetnej bazie dydaktycznej, mamy świetne warunki do nauki. Chcemy też poprawić jakość nauczania w szkole. Stąd przystąpienie do tego projektu. Projekt jest organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, Fundację Polsko-Amerykańską i Fundację Civitas. Uczeń musi wiedzieć dokładnie, czego nauczyciel będzie od niego wymagał, na jakich zasadach będzie oceniany i za co, co jest ważne, a co nie. My się będziemy uczyć przede wszystkim tego, żeby uczniowie byli współgospodarzami lekcji. Że to nie jest tak, że to tylko ja prowadzę zajęcia i ja decyduję o wszystkim, ale na przykład cele lekcji możemy sami, możemy później, w ogóle uczeń dowiaduje się od nauczyciela, co będzie brane pod uwagę, co jest dla niego najważniejsze. Ja myślę, że uczniowie zawsze mieli problem z tym. Najgorsze to jest, jak mnie ten nauczyciel oceni, co on będzie brał pod uwagę, bo wymogi oczywiście są bardzo szerokie, natomiast każdy nauczyciel ma jakieś swoje wymogi związane z podstawą programową. I to myślę, że jest ważne, że my będziemy, musimy współpracować z klasą. Uczniowie stają się gospodarzami też lekcji, nie tylko nauczyciel decyduje o tym. Każdy myśli po swojemu. Nauczyciel ma program do zrealizowania, ale musi tak przekazać tę wiedzę, aby uczniowie nie mieli wątpliwości. To tak jak z urzędnikami, którzy mówią i piszą formułkami, których nie rozumieją ich klienci. Myślę, że uczniowie to doceniają. Podoba im się, że nauczyciel stara się pracować nad swoim warsztatem, stara się coraz lepiej współgrać z uczniem, z klasą, dostawać informację zwrotną na temat tego, czego oczekują ode mnie uczniowie, czego mają się nauczyć. Te cele lekcji my przedstawiamy swoim językiem, przedstawiamy też uczniom te cele lekcji ich językiem. Sprawdzamy, czy oni rozumieją ten cel nasz, który ma zostać na danej lekcji osiągnięty, czy umią potrafią go sformułować własnym językiem i dzięki temu oni pod koniec lekcji rzeczywiście wiedzą, czego się nauczyli, co ja będę od nich oczekiwała na następnej. Jak zapewnia dyrektor szkoły, nauczyciele biorą udział m.in. w szkoleniach i warsztatach prowadzonych przez specjalistów od technik samodzielnego uczenia się i nauczania innych. Projekt potrwa 2 lata. Szkoła będzie musiała zapłacić, ale naprawdę niewiele, jeśli zestawi się wydatki z oczekiwanymi efektami. Ten projekt kosztuje na rok 2800 zł. Szkoła w swoim budżecie ma środki na przystąpienie do tego projektu i za ten rok zostały te środki już przelane na konto fundacji. Podsumowując, po wszystkich szkoleniach nauczyciele będą jasno omawiać temat każdej lekcji, tłumaczyć, czego młodzież się nauczy, co powinna wynieść z lekcji i co będzie od nich wymagane.